Program ten jest przeznaczony dla widzów pełnoletnich ze względu na sceny przemocy, wulgarny język, nieuzasadnione sceny nagości. To ostatnie to niekoniecznie, ale robię se margines. Czujcie się ostrzeżeni. Dobra, lecimy z tematem. Transformers Legacy Deluxe Class Knockout. Spieszmy się kochać figurki Jazza, tak szybko pękają. A gdyby to już się stało, nie martwmy się, Scheissbro postanowiło wydać ten sam kruchy wafelek w nowym papierku, byśmy znowu mogli radośnie nasłuchiwać pękającego plastiku. Knockout w trybie pojazdu cieszy gały. Piękne sportowe auto, poklejane winilami z dziupli w krzyworyja, klasyczny wieś tuning, różniące się od siebie klipsowe felgi, są obowiązkowe jak zjeby u szefa. 1/3 auta to pomalowany gównolit, nawet fotograf bał się przetransformować go do końca. Chyba że ten wystający plastik przy masce przy szybie, to tak dla celów artystycznych jest. No i oczywiście wystające z tyłu stopy, jakby mu inny robot wjechał w dupsko po same kostki. Tryb robota cieszy nie tylko oko nowymi częściami pojazdu, ale i układem koloru. Żeby nie było za fajnie, to mocowanie kolan sprawi, że ta figurka nie da rady stać o własnych siłach po kilku transformacjach, o ile przetrwa tak długo. Przednia szyba, plastik, to wszystko popęka. Z dupereli do pogubienia będzie lanca, którą będzie można rozdzielić na dwa, tworząc mało funkcjonalny Majcher i śmieszną Flintę, przynajmniej się starali. Figurka jest jak 1 000 000 zł przed opłaceniem haraczu, znaczy się podatku. Wygląda ślicznie, ale na długo nie starczy. Znalezienie preorderu nie powinno stanowić problemu. Jest jak Karolak, dosłownie wszędzie. Kupujmy, zanim się rozlecą.